Cześć, witajcie, witajcie w Prus TV. Jestem po pierwszym grzybobraniu w tym roku. Pierwsze grzybobranie nie było zbytnio obfite, ale to jest dopiero początek, dopiero grzyby się tak realnie zaczynają. Ale cóż wam chciałem pokazać? Chciałem wam pokazać dwa grzyby. Grzyby, które z pozoru są identyczne, z pozoru są jadalne. I z pozoru, no w zasadzie, można by się wziąć i pomylić, spokojnie biorąc jeden za drugi, a drugi za pierwszy. Już mówię o szczegółach. Proszę Państwa, to jest kozak albo koźlak, jak kto woli. Cechą charakterystyczną tego grzyba jest to, nie wiem czy tutaj widać, że ma taką, jakby powiedzieć, plecioną, taką siatkowatą stopkę. Trzonek tutaj jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny. I co ciekawe, jest biały od spodu, tak zwana gąbka jest biała. Proszę zobaczyć, tutaj mam grzyba, który również ma taką, jakby można powiedzieć, plecionkę tutaj. Grzyba, który wygląda zewnętrznie prawie identycznie. Też jest biały spod spodu. Kolor kapelusza jest w zasadzie identyczny. Natomiast jest drobna różnica. Jeżeli spojrzycie w ten sposób, o ile tu widać, tu tak zwana gąbka wychodzi w sposób zaokrąglony, w sposób taki półokrągły. Tu natomiast jest wklęsła do środka. Proszę Państwa, to jest grzyb jadalny, jak najbardziej kozak, którego bardzo, bardzo lubię. A to jest tak zwany podgrzybek goryczak. Czyli wygląda z zewnątrz prawie jak podgrzybek. Natomiast nie jest tutaj koloru takiego żółtawego, ale jest biały. Zobaczcie, tutaj nadłamałem kawałek, spróbowałem na końcu języka i poczułem taki smak goryczy. Goryczy, stąd właśnie potoczna nazwa goryczak. Proszę Państwa, tego grzyba jemy, tego grzyba w ogóle nie zbieramy, nie przejmujemy się nim. Proszę zapamiętać cechę szczególną. Białe spod spodu, wklęśnięte do środka i proszę nie mylić z kozakiem. Życzę w takim razie miłego grzybobrania. Jeżeli będę miał fajne grzyby, na pewno nie omieszkam pochwalić się nimi. Trzymajcie się, było to Prus TV. Cześć!